PiS odpiera zarzuty. Już jest godzina 13. Legia Warszawa pierwszym polskim klubem, który zdobył punkty w rywalizacji z Realem Madryt w europejskich pucharach. Wywalczyliśmy, wydaje mi się, zasłużone te punkty i trzeba się tego cieszyć. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Opozycja krytykuje tempo prac nad ustawami w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Dziś posłowie zajmą się ustawą o statusie sędziów Trybunału. Jutro późnym wieczorem odbędzie się drugie czytanie projektu dotyczącego organizacji pracy Trybunału i wyboru jego prezesa. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wysążnik. Poseł PO i były minister sprawiedliwości Borys Budka uważa, że za szybkim tempem prac stoją nieczyste intencje Prawa i Sprawiedliwości. PiS tak bardzo boi się kolejnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że na siłę kolanem na tym posiedzeniu Sejmu jutro w okolicach północy chce procedować ustawę, która ma powtórzyć i jeszcze bardziej upolitycznić wybory. Wszyscy wszystkiego się boją, proszę Państwa. Krytycznie do sposobu procedowania ustawy. A co mają się nie bać, jeżeli trzeba się nachrapać, nacapać, nałapać, po co się nie bać? A czy Biblię to ktoś będzie chciał czytać w ogóle z tych dziadów Mickiewiczowskich? Tylko na grobach by chcieli żreć, na grobach chcieliby pić, jeść, chlać, żreć, a przecież tam nikt nie słyszy, nic nikt nie widzi. Te kwiaty, jak ktoś umiera na cmentarzu, to też tylko dla żywych. Na przykład u Świadków Jehowy, to żeby pocieszyć rodzinę zmarłego, żeby nie było tak przykro, no bo czasem, ja pamiętam na Ochocie, rodzinie dwie dziewczynki utonęły w wodzie. Straszne rzeczy. Radio Koncita. Z tego względu pierwsze czytanie odbędzie się później, ale drodzy Państwo, później będą przecież prace w komisji. Od tego pierwszego czytania płynie Radio Koncita. Zanim dojdzie do szczegółowego rozpoznania tego projektu, mam nadzieję, na posiedzeniu komisji. Nie zważając na krytykę opozycji, parlamentarna większość Prawa i Sprawiedliwości w porannym głosowaniu zdecydowała, że za 2 godziny posłowie mają kontynuować pracę nad poselskim projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nim sędziowie mają składać oświadczenia majątkowe, które będą jawne. Ruchy operowe, proszę, ruchy operowe, nie takie do siebie smash and grab, tylko operowe. Do siebie, swoje problemy przy sobie trzymaj, nie reklamuj się z chamstwem, z dziadostwem, z problemami w rodzinie, tylko to, co w rodzinie, to się nie pluje na swoją rodzinę, do swojego podwórka, do swojego ogródka. No już mija ten... Czy prezes Stowarzyszenia Marszników Niepodległych? Forma spędzania czasu na grobach już mija. Europa pokazuje, że nadal jest o co walczyć. I my tutaj pod siedzibą Facebooka zgromadzimy się jeszcze raz. O godzinie 14 zapraszamy wszystkich w naszą wielką etykietę. Chciałbym przypomnieć, poinformować, że wiceprezes Facebooka, o którym mówimy, jest także byłym posłem frakcji liberalnej. To znaczy się, że sam osobiście jest też politykiem, co pokazuje, że Facebook wcale nie jest bezstronny i ponad podział politycznymi nie funkcjonuje. Aha, że Facebook. Tym bardziej ten nasz sprzeciw, który jak widać przynosi skutki, jest konieczny. Manifestację organizuje Stowarzyszenie Marszu Niepodległości. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł Polak zaatakowany nożem w mieście Longford. Irlandzka policja prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa 31-latka. Do zdarzenia doszło we wtorek na Ruchliwej ulicy. Polak otrzymał kilka ciosów nożem. Zmarł w szpitalu na skutek zadanych mu ran. Policja przesłuchuje podejrzanego o zabójstwo 24-latka. Tymczasem brytyjska policja poszukuje mężczyznę, który napadł na Polkę w londyńskim metrze. Jak informują media, sprawca uderzył kobietę na tyle mocno, że ta upadła na podłogę.
Brytyjski rząd zapowiedział złożenie apelacji od decyzji Wysokiego Trybunału w sprawie Brexitu. Trybunał orzekł, że rząd potrzebuje zgody parlamentu, aby rozpocząć formalny proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Rząd jest rozczarowany orzeczeniem Trybunału. Kraj zagłosował za wyjściem z Unii Europejskiej w referendum zatwierdzonym przez ustawę parlamentarną. Rząd jest zdeterminowany, by uszanować wynik referendum. Odwołamy się od orzeczenia, czytamy w oświadczeniu rzecznika rządu. Sąd Najwyższy zajmie się tą sprawą w dniach od 5 do 8 grudnia. W rejon Aleppo wysłano specjalistów z Wojskowego Centrum Naukowego, którzy pobiorą próbki i dostarczą je do jednego z laboratoriów znajdujących. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na zachodzie Polski po południu stopniowy zanik opadów i miejscami rozpogodzenia. Na pobórzu i górach przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni, na wybrzeżu do 7 stopni, a na Podhalu około 1. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. Od zachodu słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu wschodnim wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo silny, w porywach do 70 km na godzinę, północno-zachodni. A na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Nadzór nad sprawą przejęła prokuratura federalna w Karlsruhe. Jej rzeczniczka przyznała, że zatrzymany zapraszamy serdecznie na comiesięczną modlitwę w intencji rodzin i obrony życia poczętego u świętego Józefa w Kaliszu. Dziś podejmiemy temat chorzy i ubodzy, jak przez dzieci nienarodzone są obrazem Boga i zasługują na jak największy szacunek. Raz jeszcze o potrzebie odwagi sprzeciwu wobec odrzucenia tych najmniejszych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 nabożeństwem zarodziło. No już Jezus tutaj się nie w Europie nie objawi po raz drugi, bo skoro go zabili w Europie, widzicie Państwo, co się w Anglii dzieje. Anglia też należy do Europy. Już mordują, szukają jakiejś takiej jednej ofiary, bo zawsze za Jezusem chodzili i z przodu zaglądali. Państwo zobaczą na samych siebie, na moherowych. Tu się śmieją też i Hindusi z moherowych, i Chińczycy, i wszelcy z Azji Wschodniej, że tutaj niby Biblię czytają, a siebie tak nienawidzą, no, doprowadzili, no, na przykład Jezusa Chrystusa doprowadzili do śmierci. No to ludzie, którzy wierzą w Boga, to taki mają księżyc w głowie, powinni mieć słońce, ale słońce jak mieli, to też słońcu się ukłaniali, a tyłem do Pana Boga Jahwe. Także źli są. Co do jednego, cygano, że do dziada gada. Także proszę Państwa, cyganka przy uniwersamie żebrze papierosów dwóch, pożyczy jednego, weźmie, wyżebrze jednego papierosa, potem pogada, jak świadkowie Jehowy, zaczepiają ludzi, rozmawiają, ale przecież na tematy ciekawe, na tematy ważne, na tematy Jahwe, na tematy Pana Boga. No ale ona coś dobrego robi, bo ona nie umie tego dobrze i nie wie, co ma mówić, ale coś mówi, no. Dobrze, dobrze. I potem dostanie drugiego papierosa. Natomiast w białych skarpetkach taki dziad leżał pod tym słupem i żebrał, ale tak niesmacznie żebrał. To więc, tak jak cyganka poprosiła o papierosa, to było takie sympatyczne. No ale po co papierosy, po co kopcić, po co zatruwać sobie życie? Życie jest jedno, życie jest od Jahwe. Korzystajmy z tego życia, które mamy od Jahwe, od Jehowy Boga. Służmy Jahwe, bądźmy sługami Jahwe, a nie sługami diabła, sługami szatana diabła. To więc papierosa jednego dostała cyganka, dostała drugiego, a ten dziad jak 20 złotych wyrwał od kogoś, bo ktoś mu dał, to szybko do uniwersamu po piwa poleciał. Nawet taki dziad nie je, tylko chla. No to więc ten Wiesław Przybyłowicz zniknął na święta. Aż Ewka Ewangeliczka tu z Gdańska przyjechała, śmiała się, mówi: coś ty, nie damy jemu jeść, bo on mówi, że jest głodny.
chlał na grobach, gdzieś tam u jakiejś baby ewentualnie, czy drugiego dziada jakiegoś, bo to są dziady Mickiewiczowskie, chlał i mówi, jak przyszedł, że jest głodny, to więc myśmy mu nie dały, bo co? Tu nie jest kuchnia jakaś taka, ledwie co schronić się może przed deszczem, myśmy mu dali to schronienie, to niech się wypcha, to niech się wysra, to niech się wypierdzi, to niech się wytwierdzi i znowu wstaje rano, leci pewnie po piwko za 2 złote, jak najtaniej, jak najmocniejsze, tutaj Saska Kępa. Pod mostkiem z tamtej strony jest dobre piwko. Także zaraz już te pieniądze, jak się skończą, te 15 zł jeszcze na karcie w banku, no to już całkiem nic nie będzie miał, będzie musiał chodzić na wernisaże, szukać wernisaży, co gdzie, kto da. Rysia powiedziała, że znowu dziadostwo wypiło jej wino i ona jako ta żebraczka stołecznego miasta Warszawy, Ryszarda Czubakę, musi żebrać po prostu. Rysia musi prosić, bo zawsze przychodzi spóźniona i wtedy, kiedy Rysia przychodzi spóźniona, no to trzeba jej oczywiście dać koniecznie. Rysi trzeba dać. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj na samym dole w prawym rogu mamy taki temat. Przemija kształt tego świata, że Świadkowie Jehowy po to cytowali zawsze i cytują jeszcze, jak może przyjeżdżają z Anglo-Ameryki Białystok tutaj do Warszawy, Polski, ale niewiele czasu już pozostało, to właśnie mówią po to, ten werset cytują, że przemija kształt tego świata, bo się wszystko zmienia. Wczoraj było tak, a dzisiaj jest inaczej. A ta mega oszustka von Lipski, Mieczysławska, myśli, że jak kiedyś zarobiła coś w czasie komunistów, to i teraz zarobi, że jak założyła w czasie komunistów jakąś firmę, to i że teraz ona tę firmę założy. No niestety, ciężkie czasy. Radio Conchita. Państwa audycja aktualności dnia, jak słyszeliśmy w wiadomościach w naszym serwisie informacyjnym, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin za życiem. Posłuchajmy fragmentu konferencji właśnie na ten temat i potem także rozmowy komentującej to wydarzenie. Posłuchajmy. Zespół do spraw opracowania programu za życiem skończył pewien etap swoich prac, który będzie dzisiaj przedmiotem posiedzenia Komisji Polityki Spraw Społecznych, a więc projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin za życiem. To tylko pierwszy krok w kierunku przygotowania kompleksowego i szczegółowego programu, który ma być przyjęty przez Radę Ministrów do 31 grudnia 2016 roku. Mamy świadomość, że podjęliśmy się niezwykle trudnego zadania. Niezwykle trudnego. I nie tylko dlatego, że nad programem pracują różne resorty, które muszą skoordynować swoje działania, ale przede wszystkim, że projekt jest adresowany do tych rodzin, którym rodzi się albo wiedzą o tym, że ma urodzić się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężką, nieodwracalną, nieuleczalną chorobę. Mamy świadomość tego, że nic, żadne pieniądze nie zmniejszą cierpienia rodzin, w którym rodzi się ciężko chore dziecko. Ale to nasz rząd mówi tym rodzinom, że o was pamiętamy.
że chcemy w tym cierpieniu, w tej bardzo trudnej sytuacji, z którą spotykacie się już w czasie ciąży, pomóc i pracujemy nad przygotowaniem takiego programu. Ta ustawa to są ramy prawne, które otwierają możliwości kompleksowych innych działań, zarówno w obszarze ochrony zdrowia, o czym powie pan wiceminister Pinkas, który był członkiem tego zespołu, jak i minister Michałkiewicz, który był przewodniczącym tego międzyresortowego zespołu. Pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi jest niewystarczająca. Mamy tego świadomość, ale ona jest też rozproszoną mocno pomocą. Dzisiaj mówimy wyraźnie, że ten program dla rodzin musi być bardzo precyzyjnie adresowany do tych rodzin, których dzieci nie mają też szans na wyleczenie. Te dzieci muszą mieć szansę na to, żeby w pierwszej kolejności mieć dostęp do rehabilitacji, opieki zdrowotnej, badań prenatalnych. Również w obszarze działań mojego resortu są takie możliwości, jeżeli chodzi o wsparcie rodziny poprzez system asystentów społecznych, instytucji już funkcjonujących, instytucji, które Państwu zaproponujemy w naszym programie. Bardzo proszę ministra zdrowia o informację czy przekaz, co proponuje resort zdrowia w tym zakresie. To ogromna ilość zdarzeń, ale pierwsze zdarzenie to koordynacja. Rodzina nie zostanie sama, mama, która będzie miała wiedzę o ewentualnej wadzie swojego dziecka, nie zostanie sama, będzie miała prawo wyboru. Pełen dostęp do badań prenatalnych, opieka psychologiczna na każdym etapie, od momentu zaistnienia wiedzy, także do dorosłości dziecka, czy też w później wieku starszym. Hospicja prenatalne. Koordynacja już u lekarza opieki podstawowej. Chcemy zapłacić lekarzowi opieki podstawowej, czy też instytucji lekarza POZ-u, położnej środowiskowej, środowiskowo-rodzinnej, żeby zajęła się koordynacją zdarzeń, żadnej dyspersji. Taka osoba, te osoby, rodzina nie będzie sama, będzie miała przewodnika po systemie. Bezlimitowe dojście do środków technicznych, do środków medycznych, które są potrzebne. Też będzie to wszystko koordynowane, oczywiście do pewnych granic kwotowych. Natomiast chcemy, żeby dzieci nie miały żadnego problemu, chociażby z dostępem do pieluchomajtek i całą masą ilość zdarzeń potrzebnych do realizacji świadczeń medycznych. Koordynacja, na to są pieniądze. Doprowadzimy do sytuacji, żeby taka rodzina, takie dzieci były w pełni zaopatrzone i żeby nigdy nie zostały same. Proszę Państwa, znacznikiem tego rządu jest polityka rodzinna. W ramach tej polityki szczególne wsparcie, szczególne zainteresowanie należy się rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym. Rząd pani Beaty Szydło uważa, że państwo polskie powinno te rodziny otoczyć szczególną opieką, szczególnym wsparciem. Pani minister wspomniała, że przewodniczą zespołowi, który przygotował projekt ustawy Za życiem, ale także funkcjonuje inny zespół, gdzie razem z rodzicami dzieci niepełnosprawnych przygotowujemy propozycje rozwiązań, które rozwiążą ich problemy. Jest cała lista postulatów przez nich zgłoszonych. Kilka z tych postulatów udało się już rozwiązać w Sejmie, albo zostały przeprocedowane, uchwalone ustawy, które ułatwiają funkcjonowanie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, albo są w trakcie. Pracujemy nad następnymi rozwiązaniami. Także zespół, który przygotował ustawę Za życiem, dalej pracuje. Pracujemy nad kompleksowym programem wsparcia, który obiecujemy w ustawie, że zostanie przez rząd
podjęty, uchwalony przed końcem tego roku. Ten program kompleksowy jest dlatego tak ważny, że to, co wspominał minister Pinkas, chcemy, żeby to wsparcie było koordynowane, a ta koordynacja ma polegać na tym, że ono musi być dostosowane do problemów konkretnego dziecka, konkretnej matki, konkretnej rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i do ich problemów mają być dostosowane usługi, świadczenia i wsparcie. Proszę Państwa, chciałam dopowiedzieć na temat jednorazowego wsparcia pieniężnego, które jest adresowane do rodzin w wysokości 4000 zł, na czym mocno się media skoncentrowały, ponieważ pozostałe te punkty programowe odwołują się do konkretnych ustaw, a rozwiązania będą w programie. Chcę powiedzieć wyraźnie, że mamy, proszę Państwa, wiemy o tym, że to jest bardzo trudna i często bardzo dramatyczna sytuacja dla rodzin. Ta propozycja jednorazowego wsparcia to ma być udzielenie tej pieniężnej pomocy w najtrudniejszym momencie, w której rodzina może być pozbawiona środków, a naprawdę pieniędzy w tym momencie, w której rodzi się dziecko, po prostu najbardziej potrzebuje. Proszę tych dobrych intencji, tej naszej propozycji, tego rozwiązania, które jest zaproponowane, nie niszczyć poprzez dorabianie do tego drugiego jakiegoś dna. W tym momencie rodzinie potrzebne jest wsparcie psychologiczne, mówimy o takim wsparciu, potrzebna jest pomoc medyczna, mówi o tym minister zdrowia, potrzebna jest kompleksowa pomoc, ale ta rodzina potrzebuje też pieniądze, żeby zapłacić za taksówkę, żeby kupić niezbędne rzeczy, żeby zapłacić za leki, żeby zaspokoić różne potrzeby, które w takiej sytuacji się pojawiają. To jest moment, w którym rodzina nie może być bez środków finansowych. To fragment konferencji. Przypomnijmy, powstaje program Za życiem. Premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października ten właśnie program. Wtedy to Sejm odrzucił wówczas obywatelski projekt ustawy zakazujący zabijania dzieci nienarodzonych, wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji. Mamy teraz połączenie z księdzem profesorem Pawłem Boltkiewiczem, etykiem. Witamy serdecznie księdza profesora na antenie Radia Maria. Cześć Boże, kłaniam się Ojcu, kłaniam się czcigodnemu radiosłuchaczu. Cześć Boże i oczywiście jak zawsze prosimy o ocenę, o komentarz tych wydarzeń, które mają miejsce w polskim parlamencie, ale też, prawda, bo mamy tak z jednej strony działania polityczne, rządowe, a z drugiej strony też mamy nauczanie Kościoła i postawa chrześcijanina względem życia, która, jak wiemy, dla nas jest to jasne, prawo obowiązuje, prawo Boże, niezmienialne i tak dalej, a tutaj wiemy, że no, różne polityczne zakusy się dzieją wokół tej sprawy. Tak, może warto rzeczywiście rozpocząć od krótkiego, bardzo zwięzłego przypomnienia, że jeżeli chodzi o stanowisko Kościoła katolickiego względem ochrony życia, to jest to stanowisko bezwzględnie szanujące poczęte ludzkie życie. Tutaj nie ma żadnych wyjątków, nie ma żadnych odstępstw od reguły, mianowicie każde ludzkie życie jest wartością, każde ludzkie życie jest święte i podlega ono ochronie. Problemem natomiast, jak wiemy doskonale, jest próba przełożenia tego prawa naturalnego, bo to jest w gruncie rzeczy prawo naturalne, przełożenia tego prawa naturalnego na prawo stanowione, prawo pozytywne, a więc to prawo, które jest stanowione decyzjami politycznymi. Tutaj warto znowu może od strony takiej czysto teoretycznej przypomnieć, moim zdaniem genialny, niestety rzadko przypominany wywód świętego Jana Pawła II z dawnej jego rozmowy z Frostardem, kiedy pytany o to, czy z Ewangelii można wyprowadzić jakąś konkretną politykę, papież przywołał, mówię to w wielkim skrócie, przywołał dwa teksty, mianowicie z jednej strony przesłuchanie Chrystusa przez Piłata, to słynne zdanie Chrystusa, tak, ja jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I drugi tekst Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II, gdzie Sobór mówił, przypominał o tym, że misją Kościoła jest zabezpieczać transcendentny charakter osoby ludzkiej. I Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że właśnie misją Kościoła jest zabezpieczenie transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. To znaczy po prostu misją Kościoła jest
sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy instrumentalizacji uprzedmiotowienia życia ludzkiego. Misją Kościoła jest zatem niezmienne stanie na straży godności człowieka. I to jest oczywiście zasada pryncypialna, zasada fundamentalna, którą Kościół przykłada do miary polityki, do miary działania na rzecz dobra wspólnego. To jest teoria, natomiast stajemy dzisiaj w obliczu bardzo złożonej sytuacji, bo mamy z jednej strony ustawę z 93 roku, która często bywa nazywana ustawą kompromisową. No trzeba powiedzieć bardzo jasno, to nie jest kompromis, który nas satysfakcjonuje. Z drugiej strony mamy projekty obywatelskie, które są projektami ze wszechmiar od strony etycznej słusznymi pod względem ochrony życia, natomiast rozwiązania prawne od strony właśnie prawa stanowionego i od strony przestrzeni politycznej wywoławy, jak wiemy, ogromną, bardzo eskalowaną falę protestów i bardzo zresztą wulgarnych, bardzo brutalnych, o tym żeśmy mówili. I w odpowiedzi na ten chaos, który powiedziałbym się wytworzył, otrzymujemy wreszcie propozycję rządową. I tutaj pozwolę sobie na kilka słów komentarza. Po pierwsze, ta propozycja urzeka mnie samym sformułowaniem za życie. Bo to jest sformułowanie niezwykle proste, ale ukazujące właściwie sens działań, które mogą przezwyciężyć spory. To nie są spory ideologiczne o status quo ludzkiego, to nie są spory dotyczące takiego czy innego sformułowania prawnego. To jest spór o to, czy ja jestem za życiem, czy jestem przeciw życiu. I rząd składa poprzez usta pani premier i poprzez usta pani minister Rafalskiej składa jednoznaczną deklarację, że ten rząd jest za życiem. To jest bardzo cenna deklaracja i myślę, że świetna jest, jeżeli tak można powiedzieć, świetna jest nazwa tej pierwszej ustawy, która ten program otwiera. Po drugie, mamy tutaj bardzo wyraźne pokazanie, że to sformułowanie za życiem, ono płynie niejako pod prąd współczesnej polityce społecznej, która często lansuje politykę jakości ludzkiego życia. Program za życiem jest programem wartości życia ludzkiego i wyraźnie płynie pod prąd polityki jakości życia ludzkiego. O co tutaj chodzi? Chodzi mianowicie o to, że jak pokazywał chociażby pan minister Radziwiłł w czasie pamiętnej debaty dotyczącej właśnie aborcji, debaty sejmowej, pokazywał, że gro aborcji dokonywanych w Polsce dokonywanych jest ze względu na niską jakość życia. Bo to są właśnie aborcje, proszę nie zabijać. Ze względu na dzieci, które rodzą się ze względu na jakość.